Do powojennego miasta Wrocławia ludzie przyjeżdżali z różnych stron, nie tylko z Polski. Przywozili ze sobą swoją religię, kulturę, przyzwyczajenia. Dla wszystkich było to nowe miejsce. I na pewno początki nie były łatwe. 14 marca 1945 roku prezydent Bolesław Drobner, przebywający właśnie w Krakowie, dostał nominację na prezydenta Wrocławia. Tu we Wrocławiu toczyły się ciężkie walki. Najgorsze tak naprawdę miało dopiero nadejść. Pamiętajmy, 1-2 kwietnia 1945 roku, to wtedy miasto zostało bardzo mocno zbombardowane. Tymczasem właśnie tam, w Krakowie, organizują się grupy operacyjne. Powstaje biuro werbunkowe, Drobner szuka chętnych, szuka śmiałków. Werbuje ich spośród wojennych rozbitków, tych wszystkich, którzy przybyli do Krakowa. Równolegle zawiązuje się grupa, która z czasem zyska miano grupy naukowo-kulturalnej. Jej szefem zostaje nie kto inny jak profesor Stanisław Kulczyński, były rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, botanik, przyrodnik, ten, który otrzymuje misję. Tą misją jest stworzenie polskiego życia akademickiego, polskiego życia naukowego, kulturalnego w powojennym Wrocławiu. Oni wszyscy w kwietniu przystępują do działania. Powoli szukają chętnych na ten niełatwy wyjazd do Wrocławia. Tak naprawdę nie wiadomo, co z Wrocławia zostanie. Spoglądając się temu miastu, przyglądając mu się z perspektywy Krakowa, widać tylko morze gruzów, widać miasto, które płonie jak jedna wielka pochodnia. Drobner dostaje od premiera Osóbki Morawskiego wolną rękę. Ma powiedziane: rób co chcesz i jak chcesz. 7 kwietnia 1945 roku Bolesław Drobner otrzymał polecenie wyjazdu do Wrocławia. Miasto, którego miał być prezydentem, miał ujrzeć 13 kwietnia, w piątek 13 kwietnia. Podróż niestety się przeciągała, z przystankiem w Katowicach, w Opolu i Kątach Wrocławskich wjechał do Wrocławia, jak wspominał, pełen animuszu, nad ranem 14 kwietnia. Bolesław Drobner, który był człowiekiem jeszcze z czasów przedwojennych, był przedwojennym socjalistą, zwolennikiem socjalizmu utopijnego i rozpoczął bardzo dziwne rządy we Wrocławiu. Mianowicie, oprócz tego, że oczywiście uruchamiano miasto, uruchamiano komunikację, elektrownie uruchamiano tramwaje, Drobner wymyślił sobie, że Wrocław stanie się taką republiką socjalistyczną, że tutaj zostanie zawieszony obieg pieniądza, pracownicy mieli być wynagradzani za pomocą kuponów, za które mieli uzyskiwać różnego rodzaju środki, jak wyżywienie, odzież i tym podobne. Naturalnie te jego rządy nie trwały zbyt długo, około 2 miesięcy, i podziękowano mu za to, dając mu między innymi kilka litrów spirytusu, nieco mąki i cukru, tak go wyekwipowano. Jednym słowem, na samodzielność nie mogli sobie pozwolić nawet socjaliści. 9 maja 1945 roku. Do Wrocławia dociera czołówka grup operacyjnych pod wodzą Kazimierza Kuligowskiego. Co widzą? Miasto? Czy można było tak wtedy nazwać olbrzymi, na 17 km wzdłuż i 8 km szerz, rozciągający się obszar ruin, oświetlonych we dnie i w nocy pożarem, zanurzony w dymie, głuchy i, jak się zdawało, bezludny. W każdym razie to był Wrocław, a my wchodziliśmy tutaj na prawach gospodarzy po raz pierwszy od setek lat. Nie trzeba na to historyka, żeby ten moment ocenić. Tak wspominała to Zofia Gostomska-Zarzycka, jedna z niewielu kobiet w grupie operacyjnej i do tego kronikarka działań grup operacyjnych. Posłuchajmy wspomnień profesora Antoniego Knota. Połączone nasze czołówki przybyły do miasta dnia 9 maja przed południem. Wjeżdżamy do Wrocławia jako powracający gospodarze. Płonące miasto przedstawiało widok wprost niesamowity. Miasto płonęło, gęste gruzy wysoko zawalały ulice, dookoła szkielety wypalonych i zburzonych domów. Docierały wprawdzie do nas, do Krakowa, wieści o zniszczeniach wrocławskich. Takiego jednak obrazu, jaki nas powitał, nie spodziewaliśmy się zastać.
powojennym mieście Wrocławiu z gruzów, które zostało po zniszczonym mieście, utworzono wiele wzgórz. Jedno z nich to wzgórze Słowiańskie, na którym w 35. rocznicę wyzwolenia miasta Wrocławia Towarzystwo Miłośników Wrocławia, jak również mieszkańcy osiedla nad Odrze ufundowali pomnik przedstawiający płomienie, które spaliły miasto Wrocław. Co roku 6 maja przy pomniku spotykają się pionierzy miasta Wrocławia, członkowie Towarzystwa Miłośników Wrocławia.
Jedną z misji Towarzystwa Miłośników Wrocławia jest upamiętnianie miejsc i wydarzeń ważnych dla historii Wrocławia, szczególnie tej powojennej. Zapraszamy na kolejne odcinki naszego cyklu. Tam o tej historii można dowiedzieć się znacznie więcej.